Dobra, żeby nie spodziewać. Wszystko dobrze jest? Mamed Halidow, chyba myślę, że nikomu nie trzeba tego pana przedstawiać. Mamed, przede wszystkim mam nadzieję, że ta nasza rozmowa będzie ciut dłuższa niż ostatnia twoja walka. Witam. No to dawaj, no. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mamed, obserwując dzisiejszy twój trening, to powiem szczerze, że nie wiem, chyba ciężki trening, łatwa walka, można wywnioskować. Niesamowity interwał, niesamowita wydolność, tam niemalże tchu brakowało. Jak ty to zdefiniujesz? Teraz znowu jakby, to jest trening wytrzymałościowy, taki długi, ciężki trening. Jesteśmy tak naprawdę teraz przerwą, miałem 2 tygodnie i wróciłem i od razu wyszliśmy na te obroty. Tak naprawdę jeszcze dobrze nie wkręciłem, ale już jesteśmy na etapie takiego lekkiego pobudzenia tak naprawdę wytrzymałościowego, co robiliśmy wcześniej. Bo walka po walce, więc formę trzeba podtrzymać po prostu. Tak naprawdę nie miałem czasu odpocząć. No. Przyjechałem i od razu chłopacy powiedzieli, wchodzimy na wytrzymałość. To właśnie... Ale powiem ci, Mamed, że mnie zaskoczyłeś taką jedną rzeczą, bo tam widziałem, że doskwierał ci jakiś ból chyba barku czy coś w tym rodzaju. Nie było pauzy, nie było stop. Robiłeś swoje, czy to też jest w pewnym sensie jakaś taka taktyka psychologiczna, walka z samym sobą, że mimo jakiegoś tam powiedzmy, nie wiem, kryzysu robimy swoje? Znaczy to jest takie coś tam podczas rzutu, jak rzucałem, coś skark mi strzelił i bark mi lekko zabolał. Zabolało, ale to ból mije w przeciągu tam minuty, półtorej mije, to po prostu ten bark ból, tylko po prostu jego przestałem, tą ręką przestałem robić, ale dalej swoje robiłem. Po minucie już poczułem, że jest już w miarę dobrze i dalej robiłem, no to nie ma przerwy. To nie jest jakaś poważna kontuzja, żeby przerywać cały trening. Młodzi ludzie to od razu by szli na zwolnienie. Mówię o młodych zawodnikach, nie? Nie, myślę, że nie. No po prostu ja znam już swoje ciało, że wiem, że co zaboli, jak zaboli, więc jest to takie, w tym momencie coś zabolało, to trzeba przeczekać i robić po prostu dalej. Mam takie pytanie do ciebie. Czy znasz takiego człowieka, Bolek Jurewicz, trener? Bolko znam, jak nie znam, od zapasów. Właśnie. Ostatnio też miałem z nim wywiad, taki niefortunny jeszcze wywiad, ponieważ rozmawiam z nim 15 minut i później orientuję się, że mikrofon był wyłączony, ale... I co? Jak on się czuje w ogóle? To nie widziałem go. No ja ci... Pozdrawiam serdecznie. Chciałbym jeszcze, jak dałoby radę zobaczyć i porozmawiać, no bo bardzo mile wspominam te treningi zapasów w stylu klasycznym, więc... A z panem Bolesławem Jurewiczem mieliśmy okazję rozmawiać na zawodach w Lubawie. Jest prezesem tutaj na Warmii i Mazurach Polskiego Związku Zapaśniczego. No i tu właśnie szwagier mi opowiedział właśnie, że tam zahaczyłeś też zapasy. Jakie to były lata? To było 2001, 2002, 2003 gdzieś tak. Tak. Czyli tak jak tu powstawał Arachion, to od zapasu pewnie tutaj przyszedłeś. Znaczy, bo to było, Arachion powstał w 2003 roku. Ja już chodziłem chyba w 3 lata, czas od czasu, tam raz, dwa razy w tygodniu chodziłem na zapasy między zajęciami na studiach i po prostu bardzo mi się podobało. Zapasy zawsze lubiłem. W stylu wolnym nie było, było klasycznym, też między innymi tam czasami było takie treningi też również w wolnym stylu. Ale bardzo fajnie wspominam trenerski skład chłopaków, wesoło było, więc no mówię, no i po prostu w tym czasie, jak już Arachion powstał, po prostu ja przyszedłem do Arachionu i zacząłem tam trenować MMA. No właśnie, wybrałeś MMA. Nie ulega wątpliwości, że tutaj w Olsztynie poza MMA też inne szkółki sztuk walk były, między innymi Muay Thai. Taekwondo też zahaczyłeś? Taekwondo chodziłem, tam nawet, mam nawet żółty pas z zieloną belką. Wow, ale to jest z tymi braćmi swego czasu i dzikoscy tacy byli, to o tą sekcję chodzi? O tą sekcję, ale z nimi nie, bo to było zaawansowana grupa, ja byłem właśnie studenckiej takiej początkującej grupie. Jest to tak po prostu rekreacyjnie chodziłem i od Litwińskiego dostałem żółty pas z zieloną belką. Dziękuję panie prezesie.
No właśnie, no, powiem ci, że jak ciebie obserwuję, to twój styl walki jest taki bardzo uniwersalny. Tak w zasadzie, gdybyś, nie wiem, no, wystartował w K1, przypuszczam, że też nie byłoby kłopotu, ażeby na takie wyżyny wejść, jak jesteś teraz w MMA. Wiesz co, myślę, że nie. Po prostu ktoś ma jakąś tam predyspozycję do określonego, sportowcy mają określone jakieś predyspozycje, tak, czyli piłkarz, czy inna dyscyplina. Ja po prostu mam predyspozycję do MMA, do K1, do boksu, do oddzielnych, tak. No, bardziej bym postawił na grappling. Mhm. Tam bym mógł sobie, bo startowałem w grapplingu i jakoś tam dobrze w miarę chodziło. Jeżeli chodzi o K1, te sporty, no nie wiem, bo to jest, uważam, że to jest naprawdę ciężkie też. Ale lubisz zakręcić obrotówka w stójce u ciebie, bo wielu jest takich zawodników MMA, gdzie rzeczywiście tam jakby miał tak poważnie przyjrzeć się, to są jakieś takie braki techniczne, jeżeli chodzi o kwestie pięściarskie i tak dalej. U ciebie tego nie widać. I ta stójka jest taka bardziej bezpieczna, taka, ja nie wchodzę w wymiany, staram się dystansować, biję wtedy, kiedy chcę znokautować albo próbuję. Tak naprawdę robię to, co robimy na treningu, to, co zaplanowaliśmy. Tego się trzymam, sami tam zaczynam te obrotówki robić, te sprawy i tylko słyszę za narożnikiem, mamy, przestań. Przestań, trzymaj się planu. I tak to jest. Powiedz mi, był ktoś dla ciebie inspiracją, jeżeli chodzi o sztuki walki, jak zaczynałeś? Mam tu na myśli w ogóle, nie wiem, czy gwiazdy filmu, czy jak to tam, kto cię zainspirował, że wybrałeś taką drogę? Znaczy, zawsze się podziwiałem, jako byłem młodym całkiem tam, i bo teraz jestem młody. Kurde, dobra. No Bruce Lee, no bardzo, bardzo mi się podobał. Ja myślę, że większość osób chyba wychowało się na nim. Tak, no to taka szybkość, dynamika, wyczucie. Filozofia. Wszystko to, czy nie był tylko człowiek, który umiał, nie był uzdolniony, tylko uzdolniony fizycznie był. No i również głowa bardzo dobrze pracowała. No i Muhammad Ali. Muhammad Ali dla mnie jest takim właśnie wzorem człowieka, zmiana w niego, która nastąpiła w nim podczas, jak był na szczycie i był bardzo krzykliwy taki i wyzywał swoich przeciwników i tak dalej. Później jak on się zmienił, naprawdę zmieniając swoją religię, złagodniał i inaczej już odbierał świat. Po swojej karierze cały czas istniał jako mądry człowiek, który dobrze się opowiada, pomimo swojej ciężkiej choroby. No to taki wzór takiego, no, też jakby podziwiałem tego sportowca, tego człowieka. No wtedy po 15 rund to nie walczyli, nie? No to jest już po prostu wyczyn taki, że jeszcze jak w Afryce walczył, wtedy tam było gorąco, no, chyba na tej hali było plus 50. Nie? No to były czasy, to były czasy. No tak, ale to już historia. Mamet, no wiadomo, każdy żyje teraz tą twoją walką z Borysem Mańkowskim. Jeszcze troszeczkę jest czasu. No Borys jest lżejszy troszeczkę od ciebie. Jak ty to widzisz? Tak w ogóle jesteś w stanie coś na chwilę dzisiejszą powiedzieć? Już jesteś myślami w tej walce, czy jeszcze na razie tak... Nie, już przygotowujemy się do tej walki, więc jestem myślami z tą walką. Przygotowujemy się pod niego. I jest to lżejszy zawodnik o parę kilo, tak naprawdę. Pasuje ci to? A coś nowego, no bo to nie jest tak, że ja zawsze też walczyłem z cięższymi od siebie. Zawsze było tak, że ja wychodziłem, ja nie wbijam dużo wagi. Ja ważę na 90 kilo, 89, maksymalnie 92 i schodzę do 84. A moi przeciwnicy schodzą z 98, 96 i na walce są cięższe ode mnie. I tak mi się wydaje, że dlatego jestem od nich szybszy, bo jestem lżejszy. Tutaj jest odwrotnie, zawodnik będzie o parę kilo ode mnie lżejszy tak naprawdę, no ale on w rozstanowaniu też chyba około 90 waży, więc tam dużo różnicy nie ma. Myślę, że no, ciekawy pojedynek, no, ciekawe mi to. Jest to znakomity zawodnik, młody, szybki, dynamiczny, więc jak najbardziej to jest kolejne wyzwanie. Walczyłeś już przy takiej widowni? Mam tu na myśli narodowy. Bo dużo. No, chodzi mi o presję, trema, stres. Nie, to jest odwrotnie, to inaczej działa. To jak jest im więcej ludzi, tym bardziej jest człowiek podkręcony. Czyli znaczy, kręci. Ja bardziej jakby, no to ci ludzie dopiero jak wchodzę do klatki, to on tam gdzieś ich słyszy, ale jak już wejdziesz do klatki, to jest zostałem tylko on, ja i mój narożnik tak naprawdę i na tym się skupiam. A tak ogólnie, no to jest
Tak naprawdę jak ostatnio byłem, pierwszy raz tak naprawdę byłem na Stadionie Narodowym, to kręciliśmy ten trailer, byłem pod wielkim wrażeniem i sobie wyobraziłem tą galę, która się tam odbędzie i ile tam ludzi będzie, no to jestem tak naprawdę tak mało lat podjarany tym. No. W ciągu dnia ile masz treningów? No przeważnie to jest jeden trening, bo troszkę zmieniliśmy jakby system treningowy względem mój wiek. Już nie robię tak cały czas dwa treningi dziennie, tylko robię dwa, maksymalnie trzy treningi w tygodniu, czyli jakby dni mam po dwa treningi, więc trzeba, to jakby 50 na 50 jest, także jeden trening dziennie albo dwa treningi dziennie. Aha, czyli nie forsujesz się, tak jak tutaj przed tobą rozmawialiśmy z Karolem, on tam nawet 8 jednostek w tygodniu robi, także... No, jest on starszy ode mnie, nie wiem dlaczego on to robi. No tak, zgadza się. Czy coś od siebie chciałbyś dodać? Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich, oglądajcie, trenujcie, zdrowy tryb życia prowadźcie. I tego się trzymamy. No Bruce Lee, no bardzo, bardzo mi się podobał. A i wiesz co, powiem ci szczerze, że ja chyba o tym wiedziałem, bo powiem ci, że czasami zastanawiałem się, czy to nie będzie właśnie Bruce Lee. No ja myślę, że większość osób chyba wychowało się na nim.